Stan wyjściowy przed wstąpieniem do Unii Europejskiej był, mówiąc bardzo oględnie, dosyć fatalny. Byliśmy jednym z największych trucicieli Morza Bałtyckiego. Byliśmy wymieniani na tych czarnych listach na pierwszym miejscu jako kraj, który wprowadza najwięcej tych zanieczyszczeń do Bałtyku. Oczywiście najpierw do Odry, a później do Bałtyku. Wejście do Polski, do Unii Europejskiej wymagało tak naprawdę szerszego spojrzenia na kanalizację, na zwodociągowanie miejscowości i spojrzenia takiego kompleksowego, ponieważ często jedno wiąże się z wykonaniem tej drugiej sfery, a właśnie nie tylko kanalizacji, ale także wodociągu. Pojawiły się z jednej strony naciski prawne związane z ramową dyrektywą wodną i koniecznością dostosowania naszych wód. Padło takie określenie, że do 2015 roku mamy osiągnąć dobry stan ekologiczny wód, tak to zostało ogólnie określone, ale również pojawiły się także środki finansowe, które umożliwiały pewne działania. Jeżeli chodzi o nasze województwo, taki, powiedziałbym, największy projekt poprawa jakości wody w Szczecinie. Szczecin był miastem w bardzo dużym stopniu nieskanalizowanym. Statystyki mówią, że o kilkunastu procentach mieszkańców, które w pełni korzystały z oczyszczania ścieków. W związku z tym ten projekt bardzo kosztowny, poprawa jakości wody dla Szczecina, nie realizowany wówczas z Regionalnego Programu Operacyjnego, ale z Funduszu Spójności. To był z pewnością projekt, który był dla nas najważniejszy w skali naszego województwa, ale również pojawiły się projekty później kanalizowania gmin do Rzecza Parsenty, które no, to były projekty o szerokiej skali. Tutaj ten projekt akurat realizowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ale także musimy, schodząc wartościowo w dół, pamiętać o tych mniejszych projektach, które były realizowane już z Regionalnego Programu Operacyjnego. To było ponad 60 milionów złotych samego dofinansowania, więc wartość projektów sięgała grubo ponad 80, prawie 100 milionów złotych. To były potężne pieniądze wpompowane w gospodarkę wodno-ściekową na terenie praktycznie całego województwa. Te działania w województwie realizowane są w sposób ciągły przez już ładnych parę lat, natomiast co nie znaczy, że jesteśmy już w 100% zrealizowaliśmy wszystkie zamierzenia. Tak naprawdę jest jeszcze wiele do zrobienia, szczególnie na terenie tych mniejszych gmin w aglomeracjach od 2 do 10 tysięcy RLM-ów. I tutaj wykonaliśmy także potężną pracę w ciągu ostatnich 2 lat w celu dostosowania tych aglomeracji do wymogów prawnych. Te aglomeracje w pierwszej wersji tworzone przez samorządy gminne były stworzone trochę na wyrost. One zakładały duży przyrost mieszkańców. Niestety życie zweryfikowało tutaj rzeczywistość i należało dostosować te aglomeracje, tę dokumentację, można powiedzieć, do aktualnego stanu zaludnienia. I teraz w oparciu o te dokumenty mamy do wydania również w tej obecnej perspektywie ponad 80 milionów złotych. Te środki są naprawdę bardzo potrzebne. Gminy w tej chwili dostosowały swoje aglomeracje, zgłosiły je do 5. aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Czekamy na tą 5. aktualizację. Ona jest już na dość zaawansowanym stanie zweryfikowania przez RZGW i Służby Ministerstwa Środowiska. Plany są takie, że w najbliższym czasie będzie ta dokumentacja poddana zatwierdzeniu Rady Ministrów. W tej chwili ogłoszony jest również konkurs na
te działania w regionalnym programie operacyjnym. Konkurs, który ma się zakończyć nabór 31 lipca i zakładamy, że do tego czasu ta piąta aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych zostanie zatwierdzona i gminy będą mogli w pełni skorzystać z tych dostępnych środków w regionalnym programie operacyjnym.